Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówiliśmy niedawno o potrzebie odmieniania nazw typu Goetze. Przywołuję tu nazwisko znanego piłkarza niemieckiego, Borussii Dortmund. Można takie nazwisko pozostawić w mianowniku, jeśli jest przy nim jakaś inna odmieniona forma. Piłkarza Goetze może być, ale jeśli nie ma owego piłkarza, jeśli jest kontuzja, nie napastnika na przykład, bo mogło być kontuzja napastnika Goetze, ale jest kontuzja i nie ma żadnej podpórki odmienionego rzeczownika, to forma, połączenie kontuzja Goetze jest rażąca. Powinno być kontuzja Goetzego. Ale ja jeszcze chcę od strony interpunkcyjnej o tym nazwisku porozmawiać, bo ja zobaczyłem w internecie przed paroma dniami odmienione to nazwisko, ale proszę sobie wyobrazić, że po tym E był apostrof. Błędny apostrof. Proszę Państwa, apostrof jest znakiem nieodczytanej litery głoski. My tutaj wszystko odczytujemy. Kontuzja Goetzego, tak jak słownik Lindego, czy śmierć ojca Maksymiliana Kolbego. Tu wszystko pozostaje wymówione. Nie ma absolutnej potrzeby apostrofu. Widziałem kiedyś Fergusona, słynnego trenera Manchester United, też zaopatrzonego w apostrof po N. Niepotrzebny. Przecież my to N odczytujemy. A więc Fergusona bez apostrofu. Co innego, jeśli teraz przywołam nazwiska Terry czy Henry. Wokół tego pierwszego cała awantura się w Anglii, prawda, przetoczyła i trener Capello przestał być trenerem reprezentacji narodowej w geście protestu przeciwko pozbawieniu Terry'ego opaski kapitana reprezentacji narodowej. Tutaj napiszemy Terry, apostrof, czyli ten przecinek na górze, prawda? Nie w linijce, tylko nad linijką, prawda? Problem Terry ego, a po tym y apostrof być musi, bo właśnie my tego y nie odczytujemy, bo nie mówimy Terry ego, tylko mówimy Terry'ego. Jeśli teraz przywołam nazwisko słynnego francuskiego piłkarza, Henri, w piśmie Henry i teraz w piśmie przypadek zależny Henry'ego, Henry'ego, znów nie odczytuję tego y i zgoda wtedy na apostrof. Henry, apostrof, ego. Prawda? Tak podsumowująco weźmy jeszcze nazwisko znanej wielkiej postaci historycznej, prezydent Stanów Zjednoczonych John Fitzgerald Kennedy. Kennedy, w drugim przypadku piszemy Kennedy ego, ale odczytujemy tę postać Kennedy'ego, prawda? Więc y znika, a zatem po tym y apostrof być musi. Przyglądam się Kennedy'emu, znika y, więc w piśmie Kennedy apostrof emu. Ale zachwycam się Johnem Fitzgeraldem Kennedym, nie będzie już żadnego apostrofu po d, dlatego że całą tę formę odczytałem. Kennedym będzie bez apostrofu. To tyle na dziś. Dziękuję serdecznie.